Szkoleniowiec Sokoła Wojciech Figurski. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam. Panie trenerze, remisujemy w takich szczęśliwych dla nas okolicznościach ze Zniczem Pruszków 2-2. Jak pan oceni to dzisiejsze spotkanie? No, mieszane uczucia mam. Muszę przyznać, bo no, gdzieś wieloma fragmentami gry jednak byliśmy częściej na połowie przeciwnika, tak, tu gdzieś czy początek meczu, tak, zwłaszcza dziś też sprzyjało nam to, że graliśmy z dosyć silnym wiatrem i też było nam nieco łatwiej się przedostać pod pole karne przeciwnika i może nie mieliśmy jakichś takich idealnych sytuacji, ale no, tutaj na połowie przeciwnika dosyć często przebywaliśmy, natomiast no straciliśmy gdzieś znowu bramkę po krótko rozegranym całym fragmencie gry. Tak, tutaj gdzieś no, zabrakło i odpowiedzialności, i większej koncentracji, tak, i tutaj no, gdzieś pozostawiliśmy przeciwnika samego i tutaj już z bliska dopełnili formalności i trzeba przyznać, że po tej bramce no, to był chyba nasz taki najsłabszy moment, tak, gdzieś do końca pierwszej połowy, bo gdzieś byliśmy zbyt nisko, przeciwnik przejął inicjatywę. I tutaj no, ta pierwsza połowa, mimo tego naszego obiecującego początku, skończyła się wynikiem korzystnym dla drużyny gości. Natomiast z drugiej połowy no, znowu przyjęliśmy inicjatywę i no, bo, no, można powiedzieć, że bramkarz drużyny Znicza też podał nam rękę, tak, gdzieś przez swoją niefrasobliwość. Stracili bramkę. Natomiast myślę, że dla tego meczu kluczowa była sytuacja, po której goście trafili w słupek, która to była sytuacja na 2-0, tak? I tutaj jeżeli te kilka centymetrów byłoby obok w stronę naszej bramki, to myślę, że przy 2-0 mielibyśmy no, zdecydowanie ciężej się podnieść. No tak wróciliśmy do meczu, by za chwilę znowu dostać bramkę, tak, no ale tego momentu gdzieś muszę też oddać swoim chłopakom, że byłem bardzo, bardzo zbudowany ich postawą, bo cały czas wierzyli w zdobycie bramki wyrównującej i tutaj no, też spotkała nas nagroda, bo zdobyliśmy bramkę już w ostatniej minucie doliczonego czasu gry, także mówię z jednej strony mieszane uczucia, bo myślę, że jednak no, częściej większymi fragmentami meczu byliśmy na połowie przeciwnika. Natomiast no, kiedy przegrywasz w 90 minucie, tak, no, to ten remis, ten punkt też trzeba szanować i też trzeba przyznać, że przeciwnik w drugiej połowie był o wiele bardziej konkretny w naszym polu karnym, bo być może mieliśmy tą przewagę optyczną, natomiast no, przeciwnik miał wiele korzystniejsze sytuacje, trzeba przyznać, tak, bo mieli i słupek, mieli też poprzeczkę i mieli bramkę, także tak naprawdę mieli 3-4 sytuacje w naszym polu karnym i wszystkie były bardzo groźne, także no nic, no, z jednej strony, jak mówię, niedosyt, z drugiej też no, budujące jest to, że zespół do końca nie zwieszał głów, także że jednak mimo tej naszej sytuacji w tabeli dalej wierzyliśmy w zdobycie choćby bramki wyrównującej i też no, do tej pory na 12 meczów w Ostródzie przegraliśmy aż 10, tak, mieliśmy tylko jeden remis i jedną porażkę, jeden remis i jedno zwycięstwo, przepraszam, a pozostałe mecze kończyły się porażkami, także mam nadzieję, że ten punkt będzie takim dla nas dobrym prognostykiem na przyszłość, bo też, że gdzieś po tych trzech porażkach w ostatnim meczu, tak, no gdzieś w ostatnich meczach też na nas to mocno ciążyło, także mam nadzieję, że ten punkcik będzie takim naszym początkiem bardziej regularnego punktowania. Poprzedni artykuł po domowym meczu zatytułowałem, że biednemu zawsze wiatr w oczy wieje po meczu z Radunią, gdzie sędzia się nie popisał. Dzisiaj chyba co do sędziego nie można mieć zastrzeżeń, natomiast wracając do tego biednego, to no dzisiaj kontuzje. Szybka zmiana Janka Klimka, później Kuba Mysiorski jeszcze też w pierwszej połowie. Jak bardzo zakłóciło to pana plan na to spotkanie? Na pewno nie jest to komfortowa sytuacja, tak, kiedy Janek Klimek, tak, i Kuba Mysiorski, zawodnicy, których mocno liczyłem w tym meczu, doznali już urazów, tak, wspomnieliśmy już w pierwszej połowie i na pewno gdzieś ten plan trzeba było skorygować, bo wiadomo, pozostała już tylko
praktycznie jedna, czy może no, trzy zmiany, ale w jednej turze tak ewentualnie jeszcze można, bo w przerwie skorygować, ale też za bardzo nie chciałem już w przerwie kolejnych zmian robić, kiedy już mieliśmy dwie wymuszone, także no, na pewno był to dla nas delikatny problem, natomiast no, uważam, że zarówno Filip Dymerski, jak i Arturo pokazali się z dobrej strony, tutaj godnie zastąpili i Janka, i Kubę, także mam nadzieję, że nie okażą się te urazy zbyt poważne i w następnym meczu będą już obaj do mojej dyspozycji. Generalnie bramka dla gości i później ta wyrównająca dla nas pokazała, jak prosta generalnie jest piłka nożna. Wystarczy dośrodkować celnie z boku boiska, wystarczy wysoki ktoś w polu karnym i pada bramka, bo wcześniej, kilka minut wcześniej mieliśmy dwa dośrodkowania nasze, no irytujące błędy, gdzie boczny zawodnik no, nie potrafi dośrodkować w pole karne. Tak, tutaj chyba asysta Łukasza Świętego, przesunięcie do przodu Sebastiana Rogali i bramka. No, recepta generalnie prosta. Tak, no w teorii to wiadomo, wszystko fajnie, tak, wszystko w teorii fajnie powiedzieć, albo joystick włączyć i tutaj posterować, natomiast to nawet mamy przykłady na wyższym poziomie, tak, no, że no, rzadko się zdarza, żeby na 10 ośrodkowanie, już nie mówię o 10, ale te 7-8 wykonał w punktach, tak, gdzieś myślę, że jak już jest 50%, to jest dosyć przyzwoity wynik, aczkolwiek no, oczekiwałbym wyższego od właśnie bocznych pomocników, tak, bo gdzieś te dośrodkowania, to jak tutaj powiedziałeś, to na pewno są, jeżeli one są skutecznie wykonywane, tak, to są gdzieś zabójcze dla przeciwnika i tutaj wystarczy gdzieś już wygrać pojedynek powietrzny, jak to miało miejsce i zarówno dla gości przy bramce 2-1, jak i dla nas na 2-2. Natomiast są, tak jak mówię, gdzieś to są sytuacje meczowe. Oczywiście pracujemy nad tym, żebyśmy w tej ostatniej tercji tak ataku, żebyśmy już byli bardziej dokładni, bardziej skuteczni pod bramką przeciwnika i no, bramek strzelamy relatywnie, uważam, dużo, tak, bo poza tym nieszczęsnym meczem w Puławach, gdzie no, słabo zagraliśmy, to w każdym meczu strzelamy jedną bądź dwie bramki i te sytuacje też kreujemy, tak, dzisiaj też mieliśmy chociażby słupek Ernesta Słupskiego, tak, że też mieliśmy poza tymi dwiema bramkami kilka sytuacji, które mogliśmy wykończyć lepiej, także no, wiem, na czym pracować. Dośrodkowania są jednym z tych elementów, nad którymi też pracujemy i w teorii jest prosty, natomiast no, praktyka z reguły od teorii nieco się rozmija. Przed nami spotkanie wyjazdowe z Ruchem Chorzów, czyli drużyną, która ma aspiracje awansu. Drużyna no, niezwykle silna, z 12 zawodnikiem, kibicami, którzy non-stop dopingują. Kiedyś przeciwnik Widzewa sobie cały trening zrobił przy głośno kibicujących, co prawda z głośników, ale przy takim głośnym tumulcie. To tak pół żartem, pół serio, czy ma pan taki pomysł? Ale tak na serio zapytam, no, czy jak pan już sobie wyobraża to spotkanie przy cichej? Na pewno, tak, tutaj wspomnieliśmy, kibice są gdzieś 12 zawodnikiem Ruchu Chorzów, tak, bo myślę, że jeżeli chodzi o Ruch i Motor Lublin, to ta frekwencja no, zdecydowanie przewyższa pozostałe kluby, tak, i tutaj ta otoczka, ta atmosfera na pewno gospodarzom dodaje może więcej energii, natomiast no, my tutaj pokazaliśmy już chociażby w meczu ze Stalą Rzeszów, ta, która jest na dzień dzisiejszy zdecydowanie najlepszym zespołem, także że potrafimy toczyć walkę jak równy z równym, także tutaj absolutnie nie pojedziemy jakoś wystraszeni czy przestraszeni, pojedziemy się zaprezentować z jak najlepszej strony z zamiarem zdobycia 3 punktów, a jak to będzie, no to zweryfikuje boisko, także no, jak przed chwilą powiedzieliśmy, teoria, praktyka to dwa trochę oddzielne tematy, na pewno teoretycznie będziemy przygotowani do tego meczu i mam nadzieję, że ta teoria w połączeniu z praktyką będzie dosyć zbieżna. To dziękuję i liczę na punkty z trudnego terenu z Chorzowa. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję.